dzisiejszy temat naszego spotkania, tym razem to są procesy endogeniczne, wulkanizm i trzęsienia ziemi. Dzisiaj właśnie sobie o tym porozmawiamy. Okay. No i teraz zacznijmy właściwie od tego, gdzie mówimy o wulkanizmie, gdzie te tematy są poruszane. Zacznijmy od szkoły podstawowej. W szkole podstawowej mówimy w sumie już o wulkanizmie i trzęsieniach ziemi przy tematach związanych z Islandią. Już uczniowie w klasie szóstej mają właśnie pierwszy kontakt. Potem długo, długo nic, no jeszcze może przy krajobrazach, gdzieś krajobrazie śródziemnomorskim w klasie piątej możemy też mówić o wulkanizmie, bo w sumie tam też ten wulkanizm występuje. No i potem dwa pierwsze tematy w klasie ósmej są właśnie poświęcone wulkanizmowi i w takim ciekawym pojęciu, bo mamy już w klasie ósmej przebieg granicy płyt litosfery, rów tektoniczny, trzęsienia ziemi, wulkanizm i tsunami. I co mi się podoba, właśnie jest ten tutaj punkt trzeci w podstawie programowej przy Azji, dyskutuje na temat sposobów zapobiegania tragicznym skutkom trzęsień ziemi i tsunami. Bardzo fajny podpunkt, tu można przeprowadzić dyskusję w jakiś sposób. I tutaj Państwu pokażę moje takie sposoby, jak ten punkt zrealizować. Idziemy dalej. No właśnie, jak to wygląda w szkole średniej? W liceum oraz w technikum dla poziomu podstawowego i dla poziomu rozszerzonego są to w sumie te same treści. Wiadomo tylko, że w zakresie rozszerzonym ta wiedza jest szczegółowa, ale zapisy są identyczne dla poziomu podstawowego i dla rozszerzonego. Oczywiście genezę procesów endogenicznych oraz ruchy związane z górotwórczymi, z wulkanizmem, plutonizm i trzęsienia ziemi. No i wiadomo, w różnym zakresie interpretowane jest to na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. No i w ogóle dlaczego wybrałem ten temat? To powodów jest w ogóle para. Jednym właśnie z takich powodów jest to, że temat związany w ogóle, tematy związane z geografią fizyczną wychodzą słabo na egzaminie maturalnym. Jak możemy przeczytać na różnych sprawozdaniach, na przykład z ostatniego roku, gdzie wyniki matury były najniższe od 5 lat tej nowej matury, w nowej formule, widzimy, że zadania z geografii fizycznej no, wychodzą przeciętnie, słabo, na bardzo niskim poziomie. Uczniowie lepiej radzą sobie z tymi treściami z geografii społeczno-ekonomicznej. W 17 znowu mamy opanowali, że gorzej opanowali treści z geografii fizycznej, a zwłaszcza geologii. Tak? Czyli geologia jest też takim słabym ich punktem. I znowu widzimy 16 rok, geografia fizyczna, a zwłaszcza geologia, geomorfologia, czy nawet tutaj astronomiczne podstawy geografii. Czyli widzimy, że ta geografia fizyczna to jest coś, co sprawia im problem. Ja przypuszczam dlatego, że to jest tam większy zakres po prostu pojęć, których oni się po prostu muszą nauczyć, a w geografii społeczno-ekonomicznej, tak jak Państwo na pewno wiedzą, są też te pojęcia, ale można coś kombinować, coś napisać z taką wiedzą jakby ogólną, a tutaj musimy się już wykazać konkretną wiedzą. No i ja w ogóle zawsze jak spojrzałam pierwszy raz na ten raport, zastanawiałem się, co trzeba zrobić, żeby te wyniki z geografii fizycznej były lepsze. No i oczywiście gdzieś tam usłyszałam, że najważniejsze są w lekcji emocje i tych emocji trzeba w tych lekcjach szukać, bo my je mamy w różnych miejscach. No właśnie, ale o tym zaraz, bo w ogóle do czego została ta lekcja, jakby gdzie możemy znaleźć materiały do tej lekcji? Po pierwsze, materiały do tej lekcji możemy znaleźć w aplikacji Operon 45, która jest dostępna na Androida i tam właśnie w aplikacji są dostępne te materiały, ale nie tylko aplikacja Operon 45, ale mam dla Państwa taką świeżutką informację, bo w sumie od tego tygodnia materiały są również dostępne w Multitece. Tutaj na udostępnianym ekranie widzą Państwo stronę Multitek. Ja kopiuję dla Państwa link i wklejam go na czacie. I mają Państwo możliwość korzystania właśnie z tych materiałów, one są w sumie dostępne od poniedziałku tutaj na stronie i wystarczy tylko zalogować się na stronie Multiteki. Jeżeli Państwo uczestniczą w szkoleniu, to Państwo jakby konto na tej Multitece prawdopodobnie mają, więc klikają Państwo gotowe rozwiązania na każdą lekcję, tutaj w tej części i wybieramy sobie geografię. Zaznaczymy sobie tutaj geografię i wyświetliły nam się tutaj poszczególne materiały. I teraz co my tutaj w ogóle mamy w dwóch kategoriach? Po pierwsze, mamy materiały
jakby poświęcone jakby prezentacje na lekcje i mamy prezentacje na lekcje oraz scenariusze. Teraz, jeżeli chodzi właśnie o te lekcje, one powinny rozpocząć się emocjami, gdzieś powinny być te emocje. I ja zawsze szukam jakichś fajnych piosenek, fajnych materiałów, gdzie my mamy ukrytą tą wiedzę geograficzną, gdzie jest tam gdzieś ona ukryta, w jakiś sposób. A idealne do tego są piosenki Disneya. Uczniowie je uwielbiają od najmłodszych klas, bo ja ją i puszczałem w klasie szóstej, mówiąc o Islandii, i puszczałem ją w klasie ósmej i moi maturzyści śpiewali tą piosenkę i ją pamiętali, bo jest piękna, jest pełna emocji, a mówię o procesach geograficznych, o których my mówimy na rozszerzeniu i które są zapisane w podstawie programowej w rozszerzeniu. I jakie to jest konkretnie zjawisko? No zjawisko, które jest na poziomie rozszerzonym, proszę Państwa, czyli plamy gorące. Widzimy w pewnym miejscu, że w tej części mamy pokazane plamy gorące. Widzimy, że płyty w taki standardowy sposób się przesuwają. Widzimy w jednym konkretnym kierunku te płyty się przesuwają. No i przykładem właśnie takich plam gorąca są Hawaje. No właśnie, Hawaje zostały utworzone ze skał wulkanicznych, które właśnie pochodzą z plam gorąca. No i wszystkie te materiały, właśnie te wszystkie slajdy, które teraz pokazuję, są właśnie w aplikacji Aperam 45 i w tej multitece, więc mogą Państwo to wszystko na spokojnie wyświetlić i wytłumaczyć tutaj konkretne zjawisko. No właśnie, z plamami gorąca jest obecnie tak na Hawajach, że obecnie gdzieś to źródło, ta plama gorąca znajduje się właśnie przy tej największej wyspie, gdzieś właśnie w tej części i w tym momencie prawdopodobnie tworzy tam się kolejny wulkan podwodny i ta wyspa tutaj konkretna Hawaii jest tą wyspą najmłodszą. A czym te wyspy są dalej oddalone od wyspy Hawaii, to jest już wyspa najmłodsza, no bo w tym miejscu tak naprawdę teraz znajduje się plama gorąca. I co było naprawdę dla mnie miłym zaskoczeniem, gdzie mieliśmy pewne zadanie właśnie z tej plamy gorąca na maturze. No i my słuchaliśmy sobie na lekcji tej piosenki, a uczennice mi powiedziały zaraz po maturze, że było maturę, piosenka, właśnie było zadanie z plamy gorąca na maturze, na poziomie rozszerzonym i że oni właśnie pamiętali to zadanie przez to, że słuchaliśmy tej piosenki na lekcji. No i tutaj właśnie można zobaczyć konkretne zadanie maturalne, które się pojawiło w 2018 roku, gdzie widzimy kierunek przemieszczenia się płyt litosfery, tak, oraz widzimy w jakim kierunku i są zaznaczone nasze Hawaje, więc uczniowie bez problemu rozwiązali to zadanie i faktycznie poradzili sobie z nim całkiem dobrze. I też faktycznie w tych miejscach, gdzie na sprawdzianie robię zadanie właśnie z plamy gorąca, to właśnie przez tą piosenkę oni sobie też z nią lepiej radzą. Czyli ważne są emocje. No dobrze, a teraz co jest kolejną tutaj rzeczą? To jest oczywiście wędrówka kontynentów. No bo w jakiś sposób tą wędrówkę kontynentów musimy pokazać. No właśnie, do tego jest cudowne narzędzie. Już Państwu to pokażę, pokazuję. To jest właśnie taka strona, podsyłam link do tej strony. Podsyłam link na czacie do tej strony, bardzo proszę, już Państwo mają na czacie. To jest fascynująca strona, bo przy pomocy tej strony możemy zobaczyć, jak wyglądała Ziemia ileś tam milionów lat temu. Ale też fajne jest to, że możemy wpisać nazwę konkretnego miasta i zobaczyć, gdzie to miasto znajdowało się na mapie. No, ja wybieram Gdynię. Ja wybieram Gdynię, ponieważ jestem z Gdyni, więc ja sobie wybieram Gdynię, mam w tym miejscu i bardzo proszę, mam zaznaczoną konkretnie, gdzie obecnie znajduje się Gdynia, ale mogę również sobie zobaczyć, a jak to wyglądało na przykład, no nie wiem, 750 milionów lat temu. No to gdzieś tutaj, gdzieś po zupełnie drugiej stronie znajdowała się wtedy tutaj nasza Gdynia. No i właśnie, na tym można pokazać pewne procesy i to jest na pewno fajne do tego narzędzie, bo jak sobie wybierzemy na przykład 50 milionów lat temu, no to już na przykład możemy zaobserwować, że gdzieś tutaj na obszarze naszej Gdyni było morze, tak? W sumie w Gdyni mamy teraz morze, ale wtedy też tam to morze się gdzieś znajdowało. I zwróćmy uwagę też na to, że ja zawsze tutaj na podstawie tego narzędzia tłumaczę właśnie ten dryft, strefę właśnie ryftu oceanicznego. No i tu widzimy właśnie charakterystyczny ryft oceaniczny, bo mamy 50 milionów lat temu, no i widzimy tutaj naszą Afrykę i Amerykę Południową i widzimy, że one są blisko siebie.
No a w pewnym momencie one się będą od siebie tak naprawdę oddalać i możemy to zaobserwować. Zawsze, i tutaj zawsze też na tym pokazuje sytuację z Indiami. Czyli widzimy konkretnie Indie, tak? Widzimy konkretnie Indie i Himalaje. I widzimy tą strefę kolizji, gdzie one się razem ze sobą spotykają. No i też widzimy trochę tu przekształconą zupełnie Afrykę, też tą strefę ryftu. Też jest to na tym również widoczne. I teraz sobie oczywiście przesuwamy. Bardzo proszę, 50 milionów lat temu, a potem pokazujemy nie 50, a to zobaczmy sobie 20 milionów lat temu. Widzimy, że one już są znacznie dalej od siebie. Widzimy również taką sytuację, że już jakby Indie spotkały się z Himalajami, już mamy tą strefę kolizji w tej części. No i też w łatwy sposób wtedy im wytłumaczyć, dlaczego znalazły się tam te osady morskie, właśnie wysoko w Himalajach. No dobrze, idziemy dalej. No i aktualną sytuację możemy sobie zaobserwować, tutaj bardzo proszę, no i zero na przykład, tak, zero, czyli aktualna sytuacja, więc na pewno to jest fajne narzędzie, oni lubią z tego korzystać, dzisiaj też właśnie jak testowałem jeszcze, czy wszystko działa na moich lekcjach, te uczniowie się właśnie tym bawili i mówili, że bardzo fajne narzędzie i wszystko fajnie działa, więc jeszcze raz podsyłam link, taki na pewno przydatny, aby z tego tutaj skorzystać. No dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej do prezentacji, jakby wracamy. No właśnie, bo mówiąc o wędrówce kontynentów, gdzieś tutaj trzeba wspomnieć o tej tektonice płyt litosfery i oczywiście no taki standard, trzeba wskazać, gdzie są te płyty, a ja tutaj specjalnie przygotowałam takie proste zadanie. Po prostu z doświadczenia wiem, że nie trzeba uczyć się nazw tych płyt tektonicznych, bo one się nie pojawiają na maturze, więc nie trzeba im mówić, że muszą się ich konkretnie uczyć. Najczęściej to trzeba odczytać jakieś informacje i wywnioskować tutaj jakieś podstawowe z tego rzeczy, więc ja z doświadczenia nie mówię im, nie musicie uczyć się nazw tych płyt, ale warto tutaj przeanalizować to według pewnego schematu. Ja zawsze to robię w taki sposób. Największa płyta, sposób powstania i typ płyty. Wystarczy po prostu wyświetlić to na schemacie. Uczniowie oczywiście pracują, szukają, która jest największa, wyświetlamy schemat, sposób powstania, jak one powstały, oczywiście trzeba zapytać o prądach, tak i typy płyt, żeby wyróżnili płytę oceaniczną i kontynentalną, taki oczywiście standard, no typowe na wprowadzenie, prosty schematik. Wprowadziliśmy do płyt litosfery, ale to nie wszystko, no właśnie, bo trzeba teraz z nimi przeanalizować te poszczególne granice płyt litosfery. I teraz tutaj mamy perfekcyjne narzędzie do tego. No właśnie, i co to jest za konkretnie narzędzie, to już udostępniam ekran. Google Earth Pro jest idealnym narzędziem w ogóle do pracy na lekcjach geografii i od razu Państwu powiem, że polecam zainstalować sobie tą aplikację na komputer. On jest dostępny na Macu i na Windowsie, więc mogą Państwo spokojnie na szkolny komputer sobie zainstalować tą aplikację, ponieważ wersja na stronie jest uboga, nie ma tylu opcji, które się przydają na lekcjach geografii. I wiem, że wielu z Państwa korzysta z tej strony. Ja na pewno polecę takie poszczególne elementy i zaraz w ogóle pokażę, jak to się odnosi do wulkanizmu. Ale w pierwszej kolejności warto ustawić sobie pewne rzeczy tutaj, ustawić sobie na tej stronie widok. Polecam ustawić sobie siatkę, na której mamy zaznaczone, i to jest idealne miejsce, do nauki współrzędnych geograficznych, bo w tym miejscu mamy zaznaczone zwrotnik Raka, równik, zwrotnik Koziorożca i to jest idealne miejsce, żeby tłumaczyć gdzieś tam współrzędne geograficzne, pokazywać poszczególne elementy, gdzie się tutaj wszystko znajduje, więc do współrzędnych geograficznych mamy idealne narzędzie. Ale nie tylko do współrzędnych geograficznych, ale również do tłumaczenia ruchów Ziemi, a najbardziej do ruchu obrotowego Ziemi. Ponieważ możemy pokazać i klikając sobie tutaj u góry, mamy sytuację ze światłem i widzimy już na przykład w tej sytuacji, że noc nadchodzi jakby ze wschodu i przesuwając sobie tutaj u góry tym suwakiem, możemy sobie zmieniać poszczególne pory dnia tak naprawdę. Dzień, noc, dzień, noc, tak? I widzimy to zjawisko, więc naprawdę fajne do pokazania. Uczniowie, często ci, którzy mają problem, żeby zrozumieć właśnie zjawisko właśnie ruchu obrotowego, to mi się wydaje, że jest to najbardziej takie przydatne. A gdzie można znaleźć po prostu linki instalacyjne do tego, to ja podsyłam link instalacyjny dla Państwa tutaj, dla akurat Windowsa,
Więc mogą Państwo zainstalować sobie tą stronę na Windowsie i mogą Państwo w pracowni komputerowej czy w pracowni geograficznej z tego jak najbardziej korzystać. Google Earth Pro, mówię, że wersja, która jest tą wersją na stronie internetowej, jest znacznie słabszą, ale możemy tam pokazywać wiele ciekawych treści. Na przykład jeżeli chodzi o zarastanie. Mamy tutaj zdjęcia historyczne. Ja zawsze używam tego narzędzia do tego, żeby na przykład pokazać zarastanie zbiornika Aralskiego i do tego jest tutaj idealne narzędzie, bo mamy tutaj taką linię czasu. Tutaj proszę zwrócić uwagę, obok tego dnia i nocy mamy linię czasu. No i prosta aktywność, wystarczy, że u góry na tym pasku przesunę sobie na przykład na, no nie wiem, załóżmy tutaj na rok 73, gdzie widzę całą taflę zbiornika właśnie jeziora Aralskiego, tak, czy nawet Morza Aralskiego, jak niektórzy mówią, i widzę tutaj, przesuwając sobie w poszczególny sposób tutaj tym suwakiem, widzę, jak mi się zbiornik pomniejsza. I to jest narzędzie super, bo ja mogę tutaj pokazywać zmiany na zdjęciach satelitarnych, tak, więc narzędzie bardzo przyjemne, proste w obsłudze. No i tu widzimy aktualną sytuację ze zbiornikiem, fajne do porównywania jakichś elementów. I tutaj pokazuję no, jeden element z hydrosfery, który jest oczywiście ważny, ale można też to zaobserwować na przykładzie wulkanizmu. I są takie miejsca na Ziemi, gdzie można zobaczyć, jak właśnie wygląda taka erupcja wulkaniczna. I ja teraz przesunę tutaj sobie do Indonezji, między Jawą i Sumatrą, dawny wulkan, a mianowicie wulkan Krakatau, który tak naprawdę po wybuchu, no powstały z niego takie tam szczątki i mamy wulkan, który nazywa się Anna Krakatau, mówi się, że to jest dziecko Krakatau i możemy tutaj na poszczególnych zdjęciach satelitarnych zobaczyć zmiany, które zachodzą właśnie w Indonezji. Wystarczy, że klikamy sobie zdjęcia historyczne, ja wybieram sobie zdjęcia historyczne i na przykład wybieram rok. Tutaj, może to są za stare zdjęcia, jakieś 90, zróbmy sobie 99. I widzę konkretną wyspę zaznaczoną, tutaj widzę też konkretne współrzędne, czyli już mogę tutaj pracować na współrzędnych, no i przesuwam sobie zdjęcia historyczne. Mam sytuację na przykład z 2010 roku, gdzie w części tutaj tej północnej widoczny jest las, a jeszcze parę lat przedtem, jak sobie cofniemy do 2003, to cała wyspa była zieloną wyspą. I tak naprawdę krajobraz wyspy zmienił się po wybuchu wulkanu, który był dosyć niedawno, bo chyba w 2018 czy 2019 roku. No i tutaj widzimy sytuację aktualną. I na przykład proszę zwrócić uwagę na tym zdjęciu satelitarnym, nie wiem, czy to się wczytało Państwu, aktualną sytuację właśnie, jaką mamy właśnie w Indonezji, czyli tą zmianę charakterystyczną tutaj na obszarze tego właśnie wulkanu. I tutaj bardzo fajna rzecz, możemy porównać. Zadajmy pytanie, a jak zmienił się krajobraz? Są właśnie takie zadania maturalne, czy ta turystyka tam funkcjonuje. Co jest tutaj ciekawym takim aspektem, tam były wycieczki, można było sobie podpłynąć pod ten Anna Krakatau, a teraz obecnie żadnych wycieczek pod sam Anna Krakatau nie ma i nie można tam popłynąć. Ja w pewnym okresie już po wybuchu byłem w Indonezji, też moim marzeniem było zobaczenie właśnie wulkanu Krakatau, ale właśnie takiej możliwości Anna Krakatau, nie było takiej możliwości, ponieważ tam teraz nie ma wycieczek, to jest obszar cały czas aktywny sejsmicznie, więc możemy zaobserwować sobie tutaj poszczególne elementy, ale to nie wszystko. Są pewne dodatki geologiczne, takie dodatki, plusiki, z których tutaj możemy korzystać i to jest cudo. To jest cudo, bo tego jest więcej, a ja Państwu pokażę tylko jedną rzecz w kursie, który będzie pokazane tego jeszcze więcej, a ja Państwu pokażę taki standardowy dodatek. Jest to dodatek, gdzie znajdują się granice płyt litosfery. I co wystarczy zrobić? Jak już Państwo zainstalują sobie tą aplikację na komputerze, to wystarczy po prostu pobrać i otworzyć ten link. Link z konkretnym plikiem, gdzie są konkretne warstwy. Więc ja pobieram sobie teraz ten plik z tymi poszczególnymi jakby tutaj płytami tektonicznymi i otwieram sobie teraz te płyty tektoniczne, robię sobie otwórz i ona automatycznie
dodała mi się do Google Earth Pro. Tak, ona mi się to automatycznie dodała i mam poszczególne warstwy. Jeżeli chodzi o te warstwy, to co my to możemy sobie zaobserwować? Super, możemy pokazać granice poszczególnych płyt. Ja zawsze wykorzystuję właśnie to narzędzie, żeby konkretnie pokazać, na przykład w klasie właśnie szóstej, gdzie mówimy o Islandii, żeby pokazać, w jaki sposób konkretnie przechodzi ta strefa ryftu, tak? I widzimy, jak ona przechodzi przez Islandię, przez sam środek Islandii przechodzi ta strefa ryftu i to wtedy analizujemy z mapką, z rozmieszczeniem wulkanów właśnie aktywnych, że strefa ryftu jakby równa się tak naprawdę tej strefie występowania wulkanów. No i też jak sobie przybliżymy, to widzimy zdjęcia z dna morskiego, jak konkretnie wygląda ten ryft tutaj oceaniczny i możemy sobie tutaj przyjechać i zobaczyć. No i zawsze pokazuję jakby ten ryft oceaniczny, ale nie tylko ryft oceaniczny, bo również bardzo fajnie jest tutaj oczywiście widoczny obszar związany z strefą subdukcji. I na przykład ognisty pierścień ognia jest również fajnie widoczny i strefa subdukcji i pokazuje, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, mamy tutaj przepiękny rów oceaniczny. Tak, rów oceaniczny, gdzie płyta oceaniczna wchodzi pod płytę kontynentalną i też jest naprawdę dobrze to tutaj widoczne, ta cała strefa subdukcji. Nie tylko strefa subdukcji w tej części, ale również fajnie jest w tym dodatku widoczna warstwa związana ze strefą ryftu, ale kontynentalnego. I proszę zwrócić uwagę, jak ona idealnie, ta żółta linia, może usunę granicę tutaj, ta zielona linia to jest właśnie granica, która pokazuje strefę ryftu kontynentalnego w Afryce. I widzimy, jak pięknie zbiornikami jeziornymi ona tutaj przechodzi. No i możemy mówić wtedy o jeziorach tektonicznych. Naprawdę przydatne narzędzie do pokazania poszczególnych tych granic i to jest naprawdę fajnie tu widoczne. Można analizować przy pomocy tego narzędzia. Więc ja Wam naprawdę bardzo Państwu serdecznie to polecam. Do wielu kategorii, bo też proszę sobie tutaj przeklikać i zobaczyć. Mamy tutaj na przykład zdjęcia, dodane drogi różnego rodzaju. Tak, naprawdę dodatki są solidne. Do tego wszystkiego również możemy zobaczyć sobie zdjęcia innych obiektów, czy na przykład niebo, tak, a wiemy, że teraz w podstawie programowej po szkole podstawowej w klasie pierwszej jest taki zapis, że uczniowie obserwują niebo, więc mamy tutaj taką bardzo fajne narzędzie do obserwacji nieba, tak, i możemy im to pokazywać w tej części, do obserwacji nieba, czy też możemy zobaczyć Mars, powierzchnię Marsa, ona się trochę dłużej zawsze wczytuje, ta powierzchnia Marsa, ale wczytuje nam się powierzchnia Marsa i też możemy pokazać, no jako przykład planety, Mars czy sam Księżyc, tak? Więc dodatkowo mamy taką możliwość, ja Państwu polecam tak w 100%, żeby korzystać tutaj z narzędzia, naprawdę Google Earth Pro polecam w 100%. No dobrze, to jesteśmy już po tej części z Google Earth Pro. Idziemy dalej do kolejnego narzędzia. I do kolejnego slajdu. No właśnie, no i teraz oczywiście, słuchajcie, oni są przerażeni, bo jest dużo pojęć. Pokazaliśmy im tą strefę ryftu, pokazaliśmy im tą subdukcję, tak? Pokazaliśmy podstawowe elementy, opowiedzieliśmy o tym oczywiście, no i dalej pokazujemy, no nie ma tego, jest tych pojęć bardzo dużo. Uczniowie są przerażeni, bo w tej geologii jest dużo pojęć. Oni oczywiście spreading, subdukcją mylą i to jest częste. No oczywiście zwracamy uwagę na podstawowe aspekty, to Państwo oczywiście wiedzą, w spreadingu i w subdukcji. I te wszystkie grafiki, które ja teraz pokazuję, znajdują się w aplikacji Operon czy w Multitece, tak? Więc mogą Państwo z nich tam korzystać i sobie przerzucać. No i widzimy, pokazujemy trzy strefy, strefę subdukcji, spreadingu i strefę kolizji, zaznaczając, że tutaj jest ta strefa, gdzie mamy to dno osadu oceanicznego właśnie w wyniku tego, co pokazaliśmy w tej poprzedniej aplikacji, że te Indie łączą się z tymi Himalajami i powstaje nam ta strefa kolizji. No dobra, wszystko fajnie, oni opowiedzieliśmy im, ale czy oni to przesłuchali? Trzeba to sprawdzić. Więc tutaj ja zawsze mówię, gramy w grę. Wyświetlamy im konkretny tutaj slajd z informacją. Mogą zeskanować sobie kod QR albo wpisać link.
I teraz w cudownym narzędziu, na pewno to narzędzie nie było tak popularne przed nauką zdalną, a teraz już jest trochę bardziej popularne. To jest właśnie prosta gra z granic płyt litosfery. Prosta gra z granic płyt litosfery, jakby stworzona na tej stronie. No i teraz po prostu uczniowie grają sobie w grę, gdzie mamy zaznaczoną na przykład strefę subdukcji. Oczywiście klikamy. Osady zdarte z krawędzi płyt. No dobra, to je mamy chyba tutaj. Górę fałdową mamy tutaj, tak? Strefa spreadingu. OK. Rów oceaniczny, no to oczywiście rów oceaniczny, już chciałem w złym miejscu klikać, to tutaj. Grzbiet oceaniczny, oczywiście tu. Sam ryft w tej części, wulkanik tu. Sfałdowane osady z dna oceanicznego tu i strefa kolizji w tej części. I ja często robię tak, że ja im te wszystkie linki po lekcji wysyłam, oni sobie w nie grają, a na następnej lekcji po prostu jest kartkóweczka, która jest przygotowana w taki standardowy sposób. Ja te same zdjęcia daję, tylko wpisuję tutaj A, B, C i D i oni mi wpisują, co tam powinno być, a oni grają w te poszczególne gry. Daję im to sporo. Ja na przykład teraz swoim maturzystom przygotowałem po prostu tysiące gier i oni z każdego działu grają w poszczególne gry i mówią, że tak naprawdę te gry dają im najwięcej, bo oni muszą, to jest jedyna rzecz, którą im się chce jeszcze robić, czyli grać w te gry i analizować i może coś głębiej jeszcze w Wadeneku szukać jakichś informacji. Więc gry są takim idealnym rozwiązaniem, ale to na pewno Państwo wiedzą, przez edukację taką zdalną one się tutaj rozwinęły bardzo. No przedtem nie była aż tak popularna. No dobrze, no to gramy w gry i wróćmy do naszej prezentacji. Dobrze, omówiliśmy już na takiej standardowej lekcji właśnie te strefy. Miejmy nadzieję, że oni to zapamiętali, powiedzmy, że zapamiętali. To przejdźmy teraz do plutonizmu i wulkanizmu. I to jest naprawdę szerokie pojęcie. Gdzieś tam już na początku był ten wulkanizm. Oczywiście z zaznaczeniem, że wulkanizm jest na górze, plutonizm jest na dole i to są te zjawiska wewnętrzne. To oczywiście tutaj jest dosyć proste. Od Plutona, ja zawsze mówię od Plutona, mamy te zjawiska wewnętrzne. Idziemy dalej. No i oczywiście jest przygotowane takie standardowe narzędzie, czyli mamy tutaj elementy budowy wulkanu, możemy wyświetlić. Oczywiście znowu możemy stworzyć grę, tak? I znowu uczniowie mogą obklikać, co tam jest, a nie jest to trudne i to wszystko w kursie jest wytłumaczone, jak tworzyć tą grę. Krok po kroku wytłumaczyłem w kursie, tam jest to wszystko wytłumaczone, więc kurs, który będzie później dostępny, tam to wszystko będzie. No i standardowo rozpoczynamy od wulkanów. No to typy wulkanów. No dobra. Zawsze oczywiście opis. Też mamy przepiękne grafiki w aplikacji Apollo 45, widoczne tam, ale mamy również typy wulkanów, na przykład tarczowy, eksplozywny, stratowulkan. I tutaj mamy przykłady tych wulkanów. I o co prosimy dzieciaków? Aby zeskanowali znowu kod QR albo wpisali link. No, na edukacji zdalnej ja na przykład wysyłałam ten link. Ten konkretny link im. No i przy pomocy tego linku, żeby określili, czy ten wulkan jest aktywny, drzemiącym, czy w stadium solfataru, tak? Więc oni mają po prostu tutaj wybrać. No i mamy przedstawione tutaj te poszczególne typy wulkanów. No dobrze, to przejdźmy teraz do tej strony. A jak wygląda ta strona? Już udostępniam. Ta strona jest też bardzo fajna, ja ją bardzo lubię. Ogólnie wszystkie elementy, które są przygotowane przez ArtGISa są po prostu ekstra. Ja polecam bardziej zaawansowanym w ogóle tworzyć takie mapy, tak? Ja tu z moimi dzieciakami trochę w tym siedzę i my trochę robimy takich map, właśnie takich, gdzie możemy prezentować jakieś fajne informacje. I ArtGIS właśnie przygotował takie narzędzie, taką mapę, gdzie pozaznaczał wszystkie wulkany na Ziemi, takie ważniejsze, jest 915 ich, i pozaznaczał je na swojej właśnie tej charakterystycznej mapie. No i co jest fajnego? Wydzielił je właśnie na trzy kategorie: aktywne, drzewiące i stadium. No i teraz, no to co? Oni mają te konkretne trzy wulkany odnaleźć. To jest trudne, bo tu nie ma żadnej wyszukiwarki, więc oni szukają ich po prostu przy pomocy atlasu albo innych narzędzi i mają sprawdzić, czy one są aktywne, drzemiące, czy w jakim stadium. Czasami ich również proszę o to, żeby określili, czy jest duże zagrożenie wybuchem wulkanu, bo jest zawsze podany punkt, czy jest punkt, jakby ten stopień zagrożenia jest numer 1, 2 i 3. 3 to jest ten najgroźniejszy. No i na przykład przybliżamy sobie gdzieś tutaj na Europę.
No i możemy sobie przeanalizować. Ja na przykład z dzieciaczkami z klasy 5 i 6 analizowałem to, no właśnie, który wulkan jest najbliżej Gdyni i który ten wulkan jest najgroźniejszy. Tak, już podsyłam link na czacie. Już podsyłam link na czacie, który wulkan jest najgroźniejszy. No i na przykład no, wnioskują, że najbliższy taki wulkan, no to jest między innymi, tutaj możemy sobie kliknąć, oczywiście Wezuwiusz i mamy informację, czy on jest aktywny, tak, nazwa wulkanu i wysokość, elewacja w metrach nad poziomem morza, tak, więc mamy wysokość i poziom zagrożenia. I tak oni mogą sobie tutaj posprawdzać poszczególne wulkany. Na pewno fajne narzędzie, bo to jest dosyć tutaj fajnie widoczne. Polecam serdecznie stronkę, żeby sobie właśnie zobaczyć, gdzie są te wulkany. I tak samo na przykład, jak mamy nasze Hawaje, tak, możemy również to zobaczyć na tym podkładzie, jak one się rozkładają, tak, gdzie znajdują się te wulkany. Tak, i że jest taki konkretny układ, że one są porozkładane w takim łuku tutaj charakterystycznym, na przykład w Hawajach. W Hawajach wszystkie są aktywne, tak? Wszystkie mają, są określone właśnie w tym stanie. No dobrze, no i dalej, znowu oni mają duży zakres pojęć do nauki i do wykucia, no i znowu przechodzimy do tych procesów, które są procesami wewnętrznymi, czyli na przykład intruzje. Mamy intruzje oczywiście te, które są zgodne, te, które są niezgodne. Tutaj oczywiście trzeba to zaznaczyć, dajki, batolity. I znowu, no co my możemy im zaproponować? Opowiedzieć o tym, przeanalizować, zrobić jakieś zadanie w maturalnych kartach pracy, ale my nie możemy im tej wiedzy jakby w głowę tutaj wbijać, więc co możemy zrobić? No oczywiście zaproponować grę. No to ja im zaproponowałem grę i przygotowałem taką prostą grę tutaj z intruzjami magmowymi i znowu wyświetlamy slajd, gdzie jest pokazany kod, no i mamy poszczególną grę i w nią teraz klikamy. I proszę zwrócić uwagę, jak klikamy błędną informację, to nam mamy taki dźwięk charakterystyczny, że jest błąd, no i od razu wiemy, że jest błędna informacja i też nam się to podświetla. Więc ja na przykład sobie wybieram, tutaj był tak konkretnie, gdzie mamy batolit, tak, gdzie mamy silię, oj, gdzie mamy silię, a gdzie mamy dajki, tak, czyli prosta gra, gdzie widzimy właśnie podstawowe elementy. Tutaj oczywiście podsyłam kolejną grę, można skorzystać. To jest wszystko dostępne właśnie w narzędziu, które pokażę Państwu na samym końcu. No dobra, idziemy dalej, czyli już mamy ten plutonizm. Było w temacie jeszcze, że będziemy mówić o naszych tutaj trzęsieniach Ziemi. No właśnie, kolejna aktywność. To właśnie epicentrum i hipocentrum. I tutaj z taką rzeczą, z którą się spotykam, to uczniowie bardzo często mówią, że mają problem z pojęciem epicentrum i hipocentrum. I jest często tak, że oni mylą te pojęcia. To ja tutaj, no nie wiem, to nie jest nic odkrywczego, myślę, ale narzędzie, które się sprawdza, i uczniowie z tym nie mają problemu. No wiadomo, epicentrum na powierzchni Ziemi. A hipocentrum, to ja zawsze mówię tak, hipotetyczne, bo my tak na 100% nie wiemy, gdzie to trzęsienie Ziemi się rozpoczęło, albo w drugi sposób, wyobraźmy sobie taki dziwaczny obrazek, że na dole gdzieś tam pod ziemią jest ciężki hipopotam, ciężki to jest na dole i gdzieś tam jakby, nie wiem, wali w poszczególne płyty tektoniczne i on już, aha, czyli ten hipopotam jest na dole i wali w te płyty tektoniczne i to też zadziałało i muszę przyznać, że uczniowie już nie mają problemu z tym hipocentrum i epicentrum. I oni pamiętają, aha, tam jest ten hipopotam na dole. I na pewno Państwo mają swoje metody i swoje sposoby właśnie, żeby mówić tutaj o różnych pojęciach, sposobach zapamiętania. I myślę, że to jest dobry sposób. Od tego momentu uczniowie najczęściej nie mają problemu, żeby określić, gdzie jest hipocentrum, a gdzie jest epicentrum. No właśnie, i te trzęsienia ziemi. To przejdźmy teraz do tych trzęsień ziemi. Tutaj mamy cudowną historię. Cudowną historię Tilly Smith. Na pewno pamiętają Państwo sytuację, jak mieliśmy trzęsienie ziemi w Indonezji w 2004 roku, które pochłonęło na pewno w Azji Południowo-Wschodniej sporo ofiar, w Indonezji, w Tajlandii, w Indiach, na Sri Lance. A jedną z takich bohaterek była Tilly Smith. I to jest jeden z w ogóle z moich ulubionych elementów tej lekcji. No właśnie, jak to jest z tą Tilly Smith? I teraz przedstawię Państwu nie cały, ale fragment filmu na YouTubie. I tutaj mam taką jedną uwagę. Jeżeli Państwo mają młodzież, która słabiej zna język angielski,
tak, to można w prosty sposób ten problem rozwiązać. Tutaj przesyłam link, który zaraz pokażę. Podsyłam tutaj na czacie. Możemy w prosty sposób to rozwiązać. Robimy sobie i klikamy sobie w ustawienia, tak, klikamy sobie w ustawienia i wybieramy sobie tutaj w tej części napisy. Ja zawsze klikam przetłumacz automatycznie, tak? No i wybieramy oczywiście język, szukamy polskiego, gdzie jest ten polski tutaj. Wybieramy sobie język polski. OK, wybieramy sobie język polski i problem z głowy, czyli problem z głowy, jeżeli mamy dzieciaków, którzy mają jakieś problemy językowe i ustawiamy język polski. No dobrze, to ja Państwu pokażę teraz fragment filmu, który pokazuję na lekcji. On jest dosyć stary, ale jest wartościowy i może jakoś nie jest super ekstra, ale jest wartościowa, to sobie będę powtarzać. No dobrze, to bardzo proszę, historia z Tilly Smith. If you didn't know her, you'd think 10-year-old Tilly Smith was just an ordinary schoolgirl. She enjoys all the things ordinary schoolgirls do. She lives an ordinary life and goes to ordinary lessons here at Daneshill School in Oxshott in Surrey. But on the 26th of December 2004, Tilly Smith was caught up in an extraordinary situation and reacted like lightning to save the day. She and her family were on holiday in Phuket in Thailand when the Asian tsunami struck. Most people failed to spot the first warning signs in the water, but Tilly had just studied tsunamis in school. I remembered because I had been taught it in the geography lesson, and it was the exact same froth, like you get on a beer. It was sort of sizzling. Just 2 weeks earlier, Tilly's geography teacher, Andrew Carney, had taught them about the early warning signs for a tsunami and how important it is to act quickly. From the time you suspect something's wrong, then it's crucial to get to higher ground and to get away from the seaside. Even if the water is not that high, the power of the waves could crush and drag you down and drag you away. I said there's definitely going to be a tsunami. My mum didn't believe me, she didn't react. And so she just kept on walking, and my dad sort of believed me, and Holly, my sister, was getting really scared, so she ran back to the pool. And then my dad went back with her. And then I said, right, Mum, I'm going, I'm definitely going. There is definitely going to be a tsunami. And she just, bye then. So I went back, and she was sort of reacting a bit more when I had gone. And so she went back to see if I was okay. And then the minute that she had come back, the water started coming up the beach. The tsunami wreaked havoc across Asia, killing over 270,000 people and causing massive destruction to property. Large parts of Phuket were damaged, but with such simple but crucial information, Tilly managed to save the lives of all the people on her beach. Well, I told my dad, and my dad told the security guards, and the security guards told the people on the beach, because there was quite a few families on the beach, just in the water. Some reports claimed Tilly saved over 100 lives that day, but she says the real hero is her geography teacher, who saved her life and those of her family. If it wasn't for Mr. Carney, then I'd probably be dead, and so would my family, so I'm quite proud that he's taught me that in the time, you know, that it was. The power of education is okej, okay, jakby już okej, okay, już jestem. Jakby już nie będę dalej puszczać tego filmu, ale w ogóle często z tym filmem jest tak, że w ogóle jak rozpoczynam, no nie wiem, w liceum pracować z licealistami, to często zaczynam tak, czy w szkole podstawowej, po co nam jest geografia? I zawsze puszczam im ten filmik, oczywiście ustawiam napisy zależnie od tam, od poziomu. I właśnie tutaj jest na to prosta odpowiedź, właśnie między innymi po to jest geografia, żeby w sytuacji, kiedy na przykład będzie tsunami, żeby mieć tą wiedzę, że przed przyjściem falą tsunami woda jest zburzona, a woda nad samym brzegiem się cofa i gdzieś tam w tle widzimy taką szumiącą delikatnie, jakąś tam taką chmurkę delikatną.
Ale to, że ona miała tą wiedzę i 2 tygodnie przed, tak, na lekcji geografii dowiedziała się o tym, co się dzieje przed tsunami, to uratowała aż 100 osób. Tak właśnie można tu przeczytać. I na lekcji zawsze, no tutaj analizujemy taki artykuł, który jest na TVN Meteo akurat. I tam też jest oczywiście link wstawiony w aplikacji Operator 45 do tego, w postaci kodu, i są to zebrane te wszystkie najważniejsze informacje, i oni tam czytają, jak czytają i zadają do tego po prostu pytania, o czym to było i tak dalej, i tak dalej. I tu jest przedstawiona cała historia Tilly Smith w taki właśnie skrócony sposób, i na końcu właśnie taka ciekawostka, że ona jest, ona działa jakby w tym kierunku, żeby mówić, że edukacja jest ważna, tak? I ona to często powtarza, Tilly Smith, i idzie, no jest w bardzo podobnym kierunku, idzie co Greta. Tylko że ona mówi, że edukacja jest ważna i działa w wielu fundacjach, i no, na tej sytuacji trochę jakby się, można powiedzieć, wybiła, chociaż no, może to jest złe określenie, że się wybiła, ale polecam Państwu ten artykuł, więc wrzucam tutaj więcej o Tilly Smith, czyli edukacja geograficzna jest ważna, i to przez całe życie i jakby z tych elementów. No i dobrze, no i tak naprawdę historia na pewno wzbudza wiele emocji, i to często jest tak, że dyskusja o tym, zależnie też od klasy, trwa przez naprawdę czasami 2 lekcje nawet, jak było z ostatnią moją klasą, jak dyskutowaliśmy o tym. Tutaj jest link ponownie do tego narzędzia, o którym mówiłem. No i teraz jak ogólnie wygląda podsumowanie, bo było faktycznie bardzo dużo wiedzy. Tak, też zaznaczam, że ja tą lekcję to robię oczywiście przez 2, a nie 1 godzinę, czasami nawet 3. No i na końcu po takim całym bloku jest dużo tych pojęć, i przed tym, zanim napiszą jakąś kartkówkę, jakiś sprawdzian, oczywiście gramy w Kahoota na podsumowanie, i na pewno Państwo z Kahootów korzystają, wiadomo, to jest taki standard. Ale tutaj właśnie często przygotowuję konkretnego Kahoota, ale nie takiego Kahoota, że te pytania są niedopasowane, one są konkretnie pod daną lekcję przygotowane, tak? Czyli konkretnie przygotowuję pod lekcję to, co mówiłem na lekcji. Ja zawsze mam taką zasadę, że oczywiście najlepszym wstawiam oceny za Kahoota, no i oczywiście oni są wtedy chętni, żeby rywalizować pod koniec w ramach takiego podsumowania całego tematu, i też są zebrane zawsze tam te najważniejsze pytania, ale ja mam taką zasadę, Kahoot nie powinien być za długi, to powinno być 10 pytań maks, tak, że oni na telefonach sobie w to pograją, na podsumowanie. Często mam też od razu ocenę, jakby na przykład chciał i potrzebował z tego ocenę, to oni wpisują nie swoje niki, tylko na przykład swoje numerki z dziennika, ja mam wszystko fajnie uporządkowane, i to jest super podsumowanie, na pewno Państwo znają, więc tutaj wystarczy tylko zrobić play, gramy i mamy gotowego Kahoota, więc tutaj serdecznie polecam w ramach takiego podsumowania. No dobra, to teraz... Tak, cały blok właśnie lekcji zamykamy, ale gdzie mamy dalsze informacje właśnie a propos tej naszej multiteki, bo strona już się pięknie otworzyła, gdzie my w ogóle mamy te materiały? I mamy tutaj, tak jak mówię, wybrałem na tej konkretnej stronie, wybrałem scenariusze lekcji i konkretnie mogę sobie zobaczyć. No to zaczynamy od prezentacji. W ogóle gdzie jest ta klasa pierwsza? No ja już tu sobie otworzyłem w oknie bocznym. Jak wygląda taki właśnie e-podręcznik, który się dosyć wolno ładuje? Mamy spis treści konkretny i możemy sobie przejść do konkretnego tematu lekcji. Ja na przykład sobie tutaj klikam, dzisiejszy temat lekcji, procesy wewnętrzne. I teraz co się dzieje? Otwierają mi się... O, teraz się coś pozacinałem, może odświeżę. Ja mam jakieś problemy z internetem i to jest kwestia tego, i one się tak nie ładują dosyć szybko przez to, więc niech one się wczytają. O, okej, okay. Procesy wewnętrzne kształtujące, klikam, o, i się powczytywało. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy przedstawione wszystkie najważniejsze informacje, i są te slajdy dodane. Te wszystkie slajdy, o których mówię, one się po prostu jako karty kolejne będą otwierać, tak, i możemy sobie z nich po prostu korzystać, na przykład do tego tematu, ale tutaj są do każdego innego tematu przygotowane. Jedno z moich ulubionych narzędzi, z których ostatnio korzystałem, jak powtarzałem z maturzystami geologię, była taka na przykład grafika tutaj przy minerałach i skałach, gdzie w fajny sposób, fajnie graficznie jest to przedstawione, mam no pokazane z granitu, gnejs, wapnia, marmur, i w jednym miejscu wszystko jest zebrane, naprawdę serdecznie to polecam. I to jest właśnie tutaj na przykład mamy do geografii fizycznej klasę pierwszą,
naprawdę wartościowe materiały. One też będą cały czas rozszerzane i będą dodawane dodatkowe rzeczy tutaj, więc naprawdę polecam. Są takie fajne tabelki, na przykład z podsumowaniem. To mi się strasznie podoba, jeżeli chodzi na przykład o geomorfologię i mamy te procesy fluwioglacjalne czy glacjalne. Fajna grafika, można wykorzystać, tak, jakby korzystać z tych narzędzi do woli. I do tego wszystkiego mamy również scenariusze. Ktoś opracował, między innymi też ja nad niektórymi pracowałem, ale są opracowane fajne scenariusze lekcji i klikamy sobie na przykład do tego tematu i mamy gotowe scenariusze do podręcznika. Otworzył nam się PDF, otwiera nam się nasz konkretny PDF i mamy scenariusze do konkretnej lekcji tutaj zaprezentowane, tak? Procesy wewnętrzne, jest cele, jest jak zrealizować tę lekcję, są różne linki, czasami tu podane takie dodatkowe. Konkretnie wszystko zostało zaprezentowane, więc polecam korzystać z tego narzędzia. I tu jest oczywiście do klasy pierwszej i do klasy drugiej też mamy materiał, też mamy taki materiał przygotowany, konkretny. I otwórzmy sobie klasę drugą. O, tutaj się władowało już szybko. To wszystko. No i mamy konkretne tematy, zakres podstawowy i nawet te, o których mówiliśmy na innych webinarach. No i bardzo proszę, my mieliśmy temat związany wpływ usług, smog. Mieliśmy smog i proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj poszczególne slajdy związane ze smogiem z poprzedniej lekcji, ale jak sobie też klikniemy tutaj, to widzimy też tutaj na przykład, mamy podręcznik i możemy sobie z tego podręcznika korzystać dowoli i pokazywać sobie tutaj poszczególne elementy w tym podręczniku, czyli też mamy konkretne strony z podręcznika i też fajnie na tym można pracować. Więc ja Państwu serdecznie polecam podręcznik właśnie z Operonu i te wszystkie narzędzia, jak i również polecam pobranie aplikacji i korzystanie. Temat ciekawy, więc myślę, że wykorzystają chociaż Państwo jedno z tych narzędzi, które dzisiaj przedstawiłem. No i teraz przejdźmy do tak naprawdę do już samego jakby końca i do podsumowania, bo już zaraz Państwu będę też dziękować, ale zachęcam i teraz tutaj po boku mają Państwo link do ankiety, więc proszę wziąć udział w ankiecie, tam są jakieś konkretne pytanka. A ja chciałam też Państwa zachęcić, bo dokładnie za jakimś najbliższym czasie zostaną też udostępnione kursy. I te wszystkie elementy, te wszystkie trzy lekcje, o których mówiłem, tak, będą do tego dodatkowe kursy, tam będą filmiki dograne, to wszystko będzie zebrane w jednym miejscu. No i też będą mieli Państwo możliwość uzyskania jakiegoś fajnego certyfikatu z tego. I jakby to jest ten drugi element tej mobilnej szkoły, czyli kursy, materiały. Ja to serdecznie polecam. Na YouTubie również, i tutaj Państwu to pokażę, są dostępne wszystkie lekcje, które już gdzieś tam były i mogą Państwo z nich po prostu skorzystać. Wystarczy wejść na YouTuba i na YouTubie są też poprzednie lekcje, wpisać sobie Operon, tak, Operon i mamy no, wydawnictwo Operon i tutaj konkretnie mamy poszczególne lekcje, wybieramy sobie wideo i mamy lekcje z poprzednich, które zostały z innych przedmiotów zrealizowane. No tutaj mamy na przykład przyczyny powstawania smogu, można sobie zobaczyć konkretne filmy, więc ja podsyłam Państwu tutaj link do tego, serdecznie polecam linki do tego wszystkiego, ale jest coś takiego, o którym ja po prostu bardzo chciałam powiedzieć, to już nie tyczy się geografii, ale tyczy się tego, nad czym teraz, co właśnie tutaj mamy też również w tych materiałach. To jest multiteka, ale dotycząca właśnie godziny wychowawczej. I teraz tam są przygotowane fajne plansze i gotowe materiały na godzinę wychowawczą. Jeżeli Państwo by chcieli teraz jakieś fajne godziny wychowawcze zrealizować po powrocie na tą edukację hybrydową, to również na stronie Operonu znajdują się wszystkie materiały. No dobrze, tyle właśnie informacji. Ja dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Życzę udanej nauki hybrydowej i do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Do widzenia, dziękuję bardzo.